Cześć, witam w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ESG. Dzisiejszy odcinek, jak widzieliście już po miniaturce, najtańsza replika AR na rynku, przynajmniej tańszej nie widziałem. I dzisiaj taką replikę właśnie chcę Wam pokazać i przetestować, czy ona warta jest tych choćby najmniejszych pieniędzy, o których mówię, no bo jest naprawdę tania, ale o tym wszystkim opowiem w dalszej części odcinka. Więc jeśli jesteście ciekawi, co to za replika, jak ona działa i czy da się z tego w ogóle strzelać, to zapraszam na odcinek. I jak często, dzisiaj też zaczynam odcinek od mojej strefy. Pokazuję, tak przyszła replika zapakowana, podobnie. Szare pudełeczko, podobnie jak cynki, tu jest nawet naklejka, to jest replika PDW od z firmy Double Bell BY806. Tak wygląda taka walizeczka, niepozorna, malutka, już wyciągam replikę. Nie będę tutaj już tego rozkładał na stole, w środku jest replika, jest magazynek i jest puszka PEQ, tak ją nazwijmy, oczywiście to wszystko Wam pokażę za chwilę. Nie ma baterii i nie ma ładowarki, co ważne jest, kupując sobie taką replikę, powiedzmy, jakbym chciał naprawdę do postrzelania, do puszek, czy jako rezerwową, już taką w razie naprawdę, jakby się ta główna zepsuła, to ta nie ma baterii ani ładowarki. No i mamy to, replika Bell. Ja się już śmieję, bo replika waży 1100 gram, ona jest po prostu leciutka, to jest naprawdę, sprawia wrażenie takiej, no, zabaweczki, naprawdę zabaweczki. 470, jak jest złożona, także to jest naprawdę niewielkie. Można byłoby, już o tym pomyślałem, że gdyby było tu taki jakiś pokrowiec, to można byłoby to normalnie gdzieś na plecach nosić, bo to jest naprawdę bardzo lekkie bym powiedział. Tutaj już widzicie kabel, który jest mini tabia o i tutaj będzie puszka PEQ, ja ją za chwilę założę i pokażę, jak to wygląda razem z tą puszką. Na razie pokazuję taką gołą, tak jak ona przychodzi. Kolba jest rozkładana, tutaj macie taki fajny, tutaj jest taki fajny przycisk, przyciskacie. Teraz, jak robię to do Was, to mi jest niewygodnie. Ona się składa. Tu ma taki, nie wiem jak to pokazać, o, widać. Żeby ona miała się tutaj czego trzymać. O, nawet to jest nowe, ja to złożyłem z 5 razy i to już tak lekko. Co jeszcze? Komora hop-up. To jest komora, którą widzę pierwszy raz. Coś takiego. No, ciekawostka. O, czy nie będę tego rozbierał, bo się boję, że jak ja to rozbiorę, to ja już tego nie złożę. Naprawdę, to jest tego typu replika. I tyle, no, wszystko jest wykonane z takiego naprawdę, no, plastiku. No, nie ma się czym oszukiwać. Ale wiecie co, kupiłem ją naprawdę z ciekawości, tylko dlatego, że ta cena w tej chwili 180 chyba 3 zł. Kupowałem coś tam jeszcze i tak patrzę, tak przeglądam zawsze oczywiście repliki, patrzę 183 zł, mówię dobra, wezmę, a może gdzieś komuś, żeby leżała i w razie gdyby komuś była potrzeba na szybko jakiejkolwiek repliki, to ta będzie lepsza niż żadna oczywiście. Replika generuje ponoć 270 fpsów, oczywiście to sprawdzimy i to chyba tak naprawdę tyle, co mogę o niej powiedzieć tutaj. Nie ma się tutaj po niej spodziewać cudów. Ja się po niej nie spodziewałem cudów, ale kupiłem ją dlatego, żeby właśnie ją Wam pokazać i mieć taką dodatkową replikę właśnie, gdyby jednak komuś coś pożyczyć, coś na... To jest naprawdę malutkie, leciutkie. Do tego baterii oczywiście nie ma. Ja takie baterie mam, bo tu już mam tych baterii sporo, to jest wykonane, tak jest napisane, z ABS-u. Cokolwiek to nie znaczyło, dla mnie to jest po prostu plastikowe i no i tyle. Wszystko tu jest nawet
tu jest nawet gearbox jest z plastikowy, więc wyobraźcie sobie, ale tak jak powiedziałem, to jest 180 zł. No ale to dobre kulki potrafią więcej kosztować, więc teraz kulki do tracera, chyba mówiłem w którymś odcinku, chyba 120 zł kosztują, więc a to 180. Ale jest oczywiście w zestawie magazynek. Magazynek, on w ogóle jest śmiesznie mały. To jest magazynek High Cap. Wiecie, to wszystko muszę zaznaczyć, że to nawet to jest, bo się mam wrażenie, że to jest jeden wielki kadłub taki, powiedzmy, że to już się nie da nic rozebrać. To jest raz skręcone i koniec, więc to nawet nie skrzypi. Podłożę ten magazynek. Więc wiecie, to się całe krzywi, ale nie skrzypi. Więc to jakiś plusik. No i ten magazynek, on jest no taki śmieszny, bym powiedział. Już rozkładam, pokazuję z magazynkiem, który jest oryginalny. Jest, więc jeśli ktoś kupuje, to już ten magazynek jest w zestawie. Co jeszcze jest takich, tutaj jest rodzaju ognia, jest dwustronny, on jest z dwóch stron, przełącznik rodzaju ognia, jest tu i tu. I tyle, chciałem wam pokazać tylko porównanie tego magazynka. Tak wygląda ten magazynek, który jest w tej pliki, a to jest taki, no klasyczny magazynek, ten jest od J&J akurat, ale jest taki śmieszniutki. Przetestujemy oczywiście, czy normalne magazynki też do niego, do tej repliki podejdą, bo ten jest taki, no i to wszystko opowiem wam w lesie, więc lecimy do lasu, bo to ta najciekawsza część, która mnie też najbardziej ciekawi, więc lecimy. I tym oto szybkim sposobem jesteśmy nad jeziorem. Jak oglądaliście mojego szorcika kiedyś, no to właśnie dzisiaj nagrywam ten odcinek. Jestem z Marcinem, przyjechaliśmy sobie do lasu, robimy sobie tu ognisko i takie małe, taki mały, niedzielny, że tak powiem, wypad, żony nam pozwoliły, więc spokojnie sobie tutaj jesteśmy. A replika, jak widzicie i mówiłem wcześniej, ona jest malutka, leciutka, można ją zabrać ze sobą praktycznie w plecaku bez problemu, tym bardziej, że to jest składana kolba i waga tego to jest tam jakaś groszowa sprawa. Czego nie opowiedziałem tutaj, ten selektor ognia jest taki, on tam coś tam klika, ale to jest tak naprawdę bardzo słabo wyczuwalne. Tu jest ta puszka PLQ, o której mówiłem. Ja tutaj się specjalnie nad tym nie starałem, po prostu ją przykręciłem i to jest taki też, wiecie, dziadowski patent. Raz, że to jakby, no ale to cały czas mówię, ta replika jest po prostu warta ile jest warta, do tego nie ma baterii. Ja miałem oczywiście z jakiejś tam poprzedniej cymki czy czegoś baterię, ją włożyłem tak na sztukę, tą puszkę PQ, ona jest bardzo malutka jak widzicie i naprawdę trzeba jakąś dobrą baterię do tego dopasować, to jest kolejny problem. Chyba, że ją po prostu bez puszki PQ od razu na taśmę, izolkę jakąś i tyle. Chyba więcej się nie będę rozwodził, przetestuję oczywiście magazynki, to jest ten oryginalny High Cap, który do niej jest. No i tyle, spróbujemy tutaj wymierzyć sobie jakąś odległość i spróbujemy postrzelać. Dobra, najpierw przetestuję magazynki, to jest ten oryginalny High Cap. Postawiłem już sobie tam plecak, mam nadzieję, że go widzicie, ale to najpierw przetestuję magazynki. No a full auto od razu. Bateria, żeby nie było. Tak, to jest taki klasyk NIMH. Wkładam to tak na sztukę. Nie będziemy się tutaj w to bawić, bo replika nie jest warta chyba takiej głębokiej uwagi. Więc spróbujmy, czy podają kulki. Kulki z tego magazynka podają, z oryginalnego. Magazynek od specny, ten co dostałem do H21, czarny, pasuje, wchodzi, trzyma, podaje. Następny mój ulubiony magazynek, czyli cymkowski, który zawsze podaje we wszystkich replikach i pasuje. Próbuję wam to pokazać. Podaję, kulki latają bezproblemowo. Magazynek od G&G.
No, tak ciężko wchodzi, ale wchodzi. Trzyma, podaje. Podaje bezproblemowo. Następny. I ostatni magazynek Specna. Takie można kupić na rynku. Więc trzyma. Wszystkie trzymają, co zaskoczenie. I czy podaje? Podaje bezproblemowo. A ja tu nie ładowałem do pełna. Chodziło tylko o parę sztuk, żeby pokazać, czy podają. Podają wszystkie magazynki, więc podają, więc ok. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Sprawdzenie FPS-ów oczywiście. Tutaj ten spust jest tak nieregularny, trudno go wyczuć. I nie mogę oddać pojedynczego strzału, ale postaramy się tutaj do lasu. Jak widzicie, 236 FPS-ów. Jedziemy jeszcze raz. Nie mogę oddać pojedynczego strzału. I macie 232. No tak jak widać, także 200 FPS-ów na replikę to naprawdę taki troszeczkę, no troszeczkę za mało. W większości dopuszczalne jest 450 dla szturmówek, więc 230 to tak jak mówiłem wcześniej, po prostu pistolet. No i lecimy dalej. Plecak postawiony na 30, tam dwa kroki. Powinno to odpowiadać mniej więcej 30 metrom, bo zwykły ludzki krok to jest ponoć około 70-80 centymetrów. Więc myślę, że 32 kroki to będzie w granicach 30 metrów. Nie będę tutaj, wiadomo, tego miarką mierzył. Trochę dałem ciała, bo nie wziąłem drugiej, żeby to sfilmować jakoś bliżej, więc będziecie musieli mi zaufać. Tam stoi plecak i tyle. I dobra, ładuję magazynki i próbujemy test na odległość. Ale zanim jeszcze będziemy strzelać do celu, to przetestujemy jeszcze baterię LiPo. Zobaczymy, jaka jest różnica w szybkostrzelności. Więc tak na szybko, ja to ładnie potem połączę, żeby to było fajnie słychać czy widać. Bateria LiPo. No, jak słyszycie, różnica jest ogromna. Tu tylko ja bym tej repliki z tą baterią chyba specjalnie nie używał, dlatego że ta replika, jak mówiłem, ma plastikowy gearbox i nie wiem, czy to jest w stanie go za długo ten gearbox jest w stanie wytrzymać taką baterię. Tutaj jak będę strzelał do plecaka, zostawię sobie na LiPo, bo jest naprawdę znaczna różnica, zresztą jak słyszeliście. Dobra, słuchajcie, tu jest plecak. Tu. Taki punkcik jest. To jest plecak, niestety mówię, nie wziąłem drugiego statywu i nie mam tego jak sfilmować. No ale, no cóż. Jedziemy, spróbujemy. To jest 30 kroków, ja już, no, zresztą popatrzcie, czy usłyszycie, czy ten kulki trafiają w plecak. To będzie słychać. Testowałem to już, no i niestety 30 kroków, 32 kroki powiedzmy, to już trzeba niestety lobem celować, żeby doleciało, więc pewnie jeszcze może z 5 kroków więcej, ale tak naprawdę jeśli chcielibyście celować już po celowniku, no to 25 kroków, nie więcej, czyli to jest tak naprawdę dobry pistolet, bym powiedział, dobra replika boczna, a nie replika główna, ale lista to leciutka, szybko strzela nawet jak słyszeliście. Jeszcze raz wam to pokażę. Naprawdę, gdybym może kolbę zdemontować, nie wiem, no ale to jest replika naprawdę, gdybyście chcieli sobie do ogródka postrzelać puszki, to całkiem przyzwoita replika. Jeśli chodzi o graczy ASG, no to mija się to z celem, po prostu. Mówię, chyba żeby tą kolbę tu zlikwidować i nie wiem, lufę jeszcze skrócić i nosić to jako boczniaka jakiegoś czy coś w tym rodzaju, to tylko tyle. Tylko do tego ona mogłaby się nadawać. A w tym odcinku jeszcze
jedna rzecz, czyli ogłaszam kolejny, tak jak obiecaliśmy z Łukaszem, kolejny konkurs. Konkurs świąteczny, mikołajkowy, no taki powiedzmy w tym klimacie. Konkurs polega na zrobieniu sobie zdjęcia, najlepiej oczywiście militarnego, może w czapkach, może z drużyną, może przy jakiejś choince. No takie wiecie, związane ze świętami, może na wesoło, może na poważnie. Także tak, zdjęcia wysyłacie do mnie na maila. Mail jest w opisie każdego mojego filmu i na tego maila wysyłacie. Muszę to zaznaczyć, że jeśli wysyłacie mi to zdjęcie, akceptujecie jakby to, że ja te zdjęcie potem po konkursie jakby wystawię gdzieś, umieszczę na jakimś portalu internetowym, żebyście mogli też sobie wszyscy obejrzeć, jakie zdjęcia brały udział. A co do wygrania mamy klasycznie apteczki wypchane ze stazami, z bandażami, z chustami, no tam z kocami NRC i tak dalej, i tak dalej. Jest tego trochę. Takich apteczek mamy dwie, to takie główne nagrody. Do tego są jeszcze jakieś, no jest tam tych nagród parę. Nie będę ich teraz wszystkich tutaj wyciągał, ale jest parę nagród, więc jest o co walczyć. Oczywiście zapraszam. I co? Udanego fotografowania Wam życzę. I myślę, że konkurs zakończymy gdzieś koło w połowie grudnia. Tak, to myślę gdzieś, nie wiem, 10, nie wiem jak teraz tam weekend wypada, ale jakoś powiedzmy 10-15 w tych granicach kończymy ten konkurs, żebyście wszyscy mieli czas na spokojnie zrobić sobie taką fajną fotkę gdzieś. Więc jeśli macie ochotę wziąć udział, to zapraszam do fotografowania i wysyłania do mnie na maila. A potem Łukasz z moją żoną wybiorą najfajniejsze. Także życzę powodzenia. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli możecie, zostawcie suba. To zawsze motywuje mnie do kręcenia kolejnych filmów, do przyjeżdżania z samego rana w niedzielę, żeby Wam coś nagrać. I tyle. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu. Bardzo chętnie odpowiadam. Jeśli mogę jakoś pomóc, to oczywiście pomogę. Chociaż tak jak mówię, to jest cały czas amatorska strefa ASG i z tą pomocą może być różnie. No nic, nie przedłużam. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.